Mazurek Fryderyka Chopina był jednym z symboli sprzeciwu 30 lat temu. Utwór grany wtedy podczas festiwalu warszawskiej jesieni można było usłyszeć na otwarciu wystawy fotograficznej obrazującej okres stanu wojennego w Sosnowieckim Muzeum. Właśnie ten tytuł Pamięć i Historia sprowokowała nas również do tego, aby utwory, konkretnie trzy miniatury na skrzypce i fortepian, są to opracowania miniatur fortepianowych, na ten skład instrumentalny przy okazji zaprezentować. Najważniejsze były jednak zaprezentowane dokumenty archiwalne, zdjęcia znanych fotografów i prasowych fotoreporterów oraz materiały pochodzące z działań operacyjnych służb bezpieczeństwa udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Prezentujemy zarówno te najbardziej dramatyczne momenty z pierwszych dni i tygodni wprowadzenia stanu wojennego, które wiążą się z historią przede wszystkim naszego regionu. Mam tu na myśli protesty górników, hutników. Walczących w naszym regionie o demokratyczne oblicze Polski. Dziś warto walczyć o to, aby ten czas nie został zapomniany. Naszą powinnością wobec dzisiaj i przyszłości jest przypominanie tej rocznicy, a tym samym uczczenie wszystkich tych, którzy polegli w stanie wojennym, którzy byli internowani. Jednym z nich jest pan Zdzisław Sojecki, który Wigilię spędził w zakładzie karnym numer 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie, jak mówi, tylko wiara i modlitwa pozwoliły mu przeżyć. Kiedy pod drzwiami celi 317, bo w takiej celi właśnie przebywałem, położony był talerz z po prostu zimnym jedzeniem, no po prostu choinka wyglądała tak, że gałązka, prawda, choinki była położona, prawda, na talerz. O losy więzionych w latach 80. walczył pan Grzegorz Dziurowicz, przewodniczący pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej w Sosnowcu. Wszyscy zdawaliśmy sprawę sobie z tego, że stan wojenny musi minąć i jakby trup PRL-u musi zostać pochowany. To było przekonanie powszechne. To przekonanie spełniło się dopiero kilka lat później i okupione było tragedią wielu osób. Myślę, że oddać hołd dzisiaj trzeba tym, którzy walczyli, podziękować im za to, co robili. Trzeba również wspomóc na duchu tych, którzy w jakiś sposób mieli potrzaskany życiorys. Historie takich właśnie ludzi w czasie 586 dni i jednego z najczarniejszych okresów historii Polski możemy oglądać do 15 stycznia 2012 roku.